Harry Potter, anonimo wydawnictwa Trefl. Jest to gra dla maksymalnie 3 osób w wieku od 6 lat. Jest to gra, w której będziemy zgadywać, kim jesteśmy. W zestawie mamy 3 opaski, więc jak widzicie, gra przeznaczona jest dla maksymalnie 3 osób i mamy karty. Karty z postaciami, które losowo będziemy umieszczać sobie na głowach, tutaj w tych uchwytach. I od razu na wstępie zaznaczę, że nie jest to gra tylko dla miłośników Harry'ego Pottera, bo mamy tutaj również karty pomocy, z których będziemy w trakcie gry korzystać. Już Wam wszystko tłumaczę. Przed rozpoczęciem każdy zakłada na głowę opaskę, tasujemy czy też mieszamy w jakiś sposób karty z postaciami i każdy losowo dostaje taką kartę na swoją głowę. Opaskę ma na głowie, więc nie widzi, kim jest. Tutaj się trafił akurat Harry Potter. Możemy zadawać pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie i będziemy pytać innych graczy właśnie, kim jesteśmy. Każdy oczywiście jest innym bohaterem. Tych kart tutaj zobaczcie, mamy bardzo dużo. I nie tylko zresztą są ludzie, czy też żywe osoby, bo jak widzicie są też przedmioty, kamień filozoficzny, tam była różdżka. Są stworzenia w postaci hipogryfa, smoka, jest dementor, jest Hedwiga, jest miecz, tiara przydziału. Kart jest naprawdę bardzo dużo, są bardzo różnorodne i dzięki temu zabawa jest rewelacyjna. Każdy z graczy dostaje komplet kart pomocy, one są w 3 kolorach i na tych kartach są wszyscy bohaterowie, których mamy dostępnych w grze. I te karty warto mieć przed sobą i korzystać z nich. Na przykład pierwsze moje pytanie, czy jestem człowiekiem? Odpowiedzą mi moi współgracze, że tak. No to już widzę, że eliminuję tutaj z tej karty wszystkich nieczłowieków, wszystkie przedmioty. Tutaj również mam do eliminacji, tutaj też. No i tak po prostu wzrokowo sobie patrzę, kogo eliminuję i zastanawiam się, kim mogłabym być. Mogę zapytać na przykład, czy jestem nauczycielem. Dostanę odpowiedź, że nie. No i patrzę, jakich mamy tutaj uczniów. Jest Cedric, jest Luna, tutaj mamy Neville'a, jest Draco, Ginny, Hermiona, Harry, Ron. I to by było na tyle, jeśli chodzi o uczniów. Kolejne moje pytanie, na przykład, czy trzymam w ręku różdżkę, bo zobaczcie, że nie wszyscy mają, na przykład Ginny nie ma, Luna nie ma, Cedric nie ma. Mogę pytać, o co chcę, cały czas kontrolując na kartach odpowiedzi udzielane mi przez moich współgraczy. Dzięki temu, że mam te karty, będę mogła wydedukować, kim jestem. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 6 roku życia. Myślę, że jest to bardzo dobry wiek na rozpoczęcie przygody z Anonimo, nie tylko dla dzieci, które znają Harry'ego Pottera. Dzięki tym kartom każdy, dosłownie każdy może grać. Możecie zagrać z babcią, z dziadkiem i oni nie muszą znać tych bohaterów, bo tutaj mamy czarno na białym, że tak powiem, jak oni wyglądają, co trzymają w rękach, co mają na sobie, czy mają zarost, czy nie mają zarostu. Wszystko po prostu tutaj widzimy i bez problemu jesteśmy w stanie zagrać w grę Anonimo również z graczami, którzy niekoniecznie orientują się w świecie Harry'ego Pottera. Więcej o grze oczywiście przeczytacie na blogu. Jak zawsze zapraszam Was tam bardzo gorąco. W opisie do filmu jest link. Jest też tam link do Ceneo, do porównywarki cen, gdzie po kliknięciu przeniesiecie się właśnie na stronę porównywarki i sprawdzicie, w którym internetowym sklepie można tę grę kupić najtaniej. Ona była na początku stycznia na wielkiej zabawkowej wyprzedaży w Biedronce za 20 zł. Nie wiem, czy jakiś internetowy sklep pobije tę cenę. Wszystko to możecie sprawdzić w Ceneo.